Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dziesiąty dzień listopada. Piątek. Dzień młodzieży. Pozdrawiam całą młodzież. Dzień jeża. Pozdrawiam jeża. Światowy dzień a chyba nie jednego, tylko wszystkie jeże. Światowy dzień nauki dla pokoju i rozwoju. Dlaczego oni muszą zawsze dołożyć jakieś takie dziwne te? Nauki dla pokoju... No, rozumiem, że jest taka nauka, która się przyczynia do pokoju i rozwoju, ale generalnie nauka się przyczynia do pokoju i rozwoju, bo ona nowe, fajne rzeczy wymyśla. Wiem, że może też w sumie robić rzeczy niedobre, a to może właśnie o to chodziło, żeby naukę zawsze... A, głupoty! Rozwijajcie się i w ogóle yy, zdobywajcie nowe terytoria. Czołóweczka, piąteczek, robimy odcinek, dajemy! drodzy moi mili moi kochani moi ulubieni moi piątkowi widzowie słuchacze oglądacze witam was bardzo serdecznie jak to zawsze w piątek zapraszam na biblijny cytat będzie dzisiaj kolejne zdanie z biblii bardzo piękne jak każde księga przysłów 28 rozdział 13 werset ważne dla mnie osobiście bardzo ważne zdanie nie zazna szczęścia kto błędy swe ukrywa kto je wyznaje porzuca ten miłosierdzia dostąpi. Bardzo ważne zdanie, kochani, i w kontekście Pana Boga, i w kontekście drugiego człowieka, i też w kontekście nas samych. Zobaczcie, jak bardzo często, kochani, my myślimy w takim kluczu, że jeżeli nikt się nie dowie o żadnych naszych błędach, nie? Na przykład, nie wiem, coś tam złego zrobimy, no i to nie wyjdzie, nie? Nie, nie dowiedzą się nasi bliscy, że coś zrobiliśmy, nie dowiedzą się, że na przykład ich skrzywdziliśmy, bo na nie wiem, była zdrada. A oczywiście to jest tylko przykład. Ale w takim razie to nie wyjdzie, no to że wszystko jest ok. Nie? Dopóki nie wyszło, to jest okej. Okay. Jak mówi Księga Przysłów, nie zazna szczęścia, kto błędy ukrywa. Kochani, zobaczcie, to jest bardzo ważne słowo dodane, bo kiedy jest mowa o tym, żeby o tych błędach jakby mówić, żeby je pokazywać, kto je wyznaje, porzuca. Czyli nie chodzi oczywiście tylko o to, że coś mówimy, ale nadal zamierzamy w tym trwać. Nie, nie, właśnie, kochani, bardzo często to wyznanie jest tak naprawdę porzuceniem, bo kiedy się przyznaje przed ludźmi, kiedy daje im prawo do tego, to jednocześnie jakby no, siłą rzeczy się zobowiązuje, że nie chce tego robić, ja wiem, że może być różnie oczywiście potem, ale wyznając, jakby nie ukrywając, jednocześnie dajemy sobie takie przyzwolenie, albo raczej zmuszamy się do tego, no żeby jednocześnie z nich zrezygnować, nie? Więc zobaczcie, że bardzo często, kiedy ukrywamy jakieś błędy, kiedy ukrywamy jakieś grzechy na przykład, to tak naprawdę po to, żeby dalej je robić. W sensie, żeby z nich nie rezygnować, nie? Żeby, żeby. Bo jak powiemy, to nie będziemy mogli dalej robić, nie? bo będą nas o to pytać, będą na, na nas patrzeć, będą nas podejrzewać. Koni nie zazna szczęścia, bo nie pozbędzie się błędu grzechu i zła. Ten, kto to trzyma dla siebie, ten, kto to trzyma tylko w swoim wnętrzu, tylko i wyłącznie, jakby w ukryciu własnego serca. Konie, ja wiem oczywiście, że istnieje też takie mówienie o swoich błędach, które de facto jest zrzucaniem winy, albo nawet nie winy, tylko odpowiedzialności, albo takim szukaniem poczucia ulgi w tym, że kogoś tym obarczę, nie? Ja, ja rozumiem, że takie coś może być i wtedy oczywiście ujawnianie nie jest niczym dobrym, kiedy nasze intencje są złe, nie? Kiedy robimy to po to, żeby kogoś tym obarczyć, żeby samemu nie musieć tego nosić, ale nie w tym sensie, że potrzebujemy wsparcia, tylko próbujemy to zepnąć z siebie, nie? Bo, nie wiem, sami sobie nie radzimy z własnym poczuciem winy i chcemy, żeby po prostu ktoś nam wreszcie to zabrał, nie? I to może być podejrzane. To jest oczywiście skomplikowana, że tak powiem, sfera, ale generalnie, jeżeli ukrywasz jakieś błędy, ukrywasz jakieś zło, szczególnie długi czas, to pojawia się bardzo poważne pytanie: czy po prostu nie robisz tego dlatego, że chcesz to kontynuować, że chcesz to trzymać, nie chcesz z tego wyjść? A to ci sprawi, że nie zaznasz szczęścia. Bardzo niedobra, bardzo niepotrzebna rzecz i bardzo niszcząca rzecz. Więc warto dzisiaj może o tym trochę pomyśleć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie, bardzo się z niego jak zawsze cieszę. Dobrze z wami się w te poranki i wieczory, i w ogóle spotykać. No to tyle chyba będzie na dzisiaj. Życzę wam pięknego dnia, miejcie się proszę najlepiej na świecie, widzimy się jutro w ostatnich sobotnich wstawakach. Do zobaczenia. Z Bogiem, wszystkiego pięknego, papa. Pa.